Szanowni Państwo, witam Państwa po dłuższej przerwie, w której wiele się działo i podczas której też z kolegami przygotowaliśmy dla Państwa pewną niespodziankę, a konkretnie nowe czasopismo internetowe Nowoczesna Myśl Narodowa. Czasopismo jest do pobrania za darmo na stronie nowoczesnamyśl.pl i dzisiaj chciałabym troszkę o tym czasopiśmie Państwu poopowiadać. Jeśli chodzi o samą formę, tak jak powiedziałam, jest to czasopismo internetowe, można pobrać za darmo. Czasopismo jest bardzo interaktywne. Jeśli klikniecie w spis treści, to zostaniecie od razu przekierowani do konkretnego artykułu. Jeśli klikniecie we wszystkie treści, które są w jakikolwiek sposób podlinkowane, także od razu będziecie mogli sięgnąć chociażby po książki, które tam polecamy, czy też materiały filmowe. To są takie techniczne sprawy. Chciałabym Państwu powiedzieć, skąd w ogóle taki pomysł, co jest naszą misją, co jest naszym celem, dlaczego uważamy, że takie czasopismo musiało się ukazać. Jeśli miałabym wskazać, co jest największym, można powiedzieć, problemem naszych czasów, albo inaczej, zagrożeniem, tak można wprost powiedzieć, co jest największym zagrożeniem i jakie ludzkie przekonania czy postawy generują sytuacje, które dla nas, ludzi, są bardzo niekorzystne. Gdybym miała coś takiego wskazać, to powiedziałabym, że jest to bardzo nieodpowiedzialny stosunek do wiedzy. Konkretnie chodzi mi o to, że mamy do czynienia w XXI wieku sytuacją, kiedy to wiedza tak naprawdę staje się dobrem strategicznym, dobrem kluczowym. Kto posiada wiedzę, kto dysponuje nowoczesną nauką, kto potrafi ją też zastosować, ten tak naprawdę posiada realną władzę. Nie prezydenci, nie premierzy, nie politycy, nawet nie korporacje jako podmioty gospodarcze mają władzę. Korporacje mają władzę jako te podmioty, które właśnie generują nowoczesną wiedzę, posiadają ją często na wyłączność i dyrygują tak naprawdę procesami stosowania tej wiedzy. Tak naprawdę w tym tkwi potencjał, tkwi tak naprawdę sedno tego, dlaczego korporacje władzę posiadają. Ale dlaczego powiedziałam, że ten stosunek jest nieodpowiedzialny? Dlatego, że w ciągu całego postępu technicznego, z którym mamy do czynienia od jakichś, 300 lat, nie mamy do czynienia z żadnym postępem moralnym, z postępem poczucia tak naprawdę odpowiedzialności za to, co się robi, a co wynika z całej ideologii, która towarzyszy temu postępowi. Jest to ideologia skrajnie antropocentryczna i taka ideologia skrajnie idealistyczna, ideologia, która wmawia ludziom, że tak naprawdę rzeczywistość to jest jak taka plastelina, jakieś takie tworzywo, materia, którą człowiek sobie może lepić dowolnie, tak jak mu się to podoba, może ją po prostu instrumentalnie wykorzystywać do realizowania swoich własnych celów. I z taką właśnie postawą mamy do czynienia w tej chwili i po stronie tych, którzy realnie rządzą i po stronie tych, którzy są rządzeni. Korzenie takiego podejścia do wiedzy między innymi tkwią w myśleniu magicznym. Tutaj schyliłam się po książkę, którą bym chciała Państwu bardzo gorąco polecić. Książkę, która traktuje właśnie o tym, jak to korzenie nowoczesnej nauki tkwią właśnie w myśleniu magicznym. Jest to praca znanego badacza Charlesa Webstera pod tytułem Od Paracelsusa do Newtona. Magiczne, magia i tworzenie nowoczesnej nauki. I takie właśnie myślenie, jeszcze raz pokażę, takie właśnie myślenie magiczne cechuje się tym podejściem, że człowiek może posiąść władzę równą Bogu, Bogom, w zależności od tego, jaki światopogląd się wyznaje,
I co więcej, magia często jest powiązana wręcz z teuturgią, czyli z takim przekonaniem, że nawet można mieć wpływ na samego Boga, jeśli tylko posiada się odpowiednią wiedzę. I właśnie takie korzenie magiczne nowoczesnej wiedzy skutkują tym, że ci, którym uda się wygenerować określoną wiedzę, którą są w stanie przełożyć na władzę, mają przekonanie, że tak naprawdę ich kreatywności nic nie ogranicza, że mogą sobie stawiać cele, chociażby właśnie zwiększanie swojej władzy, tworzenie pewnych struktur władzy globalnej i tak naprawdę, jeśli tylko będą posiadali więcej wiedzy, będą posiadali więcej władzy. A to jest błędne podejście. A to jest błędne podejście, dlatego że rzeczywistość rządzi się swoimi własnymi zasadami, rządzi się swoimi własnymi prawami i wiedza ma służyć do tego, żebyśmy znając obiektywną rzeczywistość, byli w stanie też mądrze wyznaczać swoje własne cele, żeby wiedzieć, co jest w ogóle możliwe, żeby wiedzieć, co jest racjonalne, żeby wiedzieć, które działania będą ludziom służyć, a które nie. I najważniejsze, moim zdaniem, w tych czasach jest propagowanie przekonania, że człowiek nie wszystko może, że rzeczywistość nie dostosowuje się do naszych życzeń, do naszych wizji, tylko że my, formułując nasze cele, powinniśmy dostosować się do tego, co jest realnie możliwe i co jest realnie dla nas dobre. I to dotyczy zarówno tych, którzy sprawują władzę, jak i tych, którzy tej władzy mają mniej albo są jej zupełnie pozbawieni, a tylko właśnie są pewnymi biernymi odbiorcami różnych treści propagandowych, które są im podsuwane pod nos. I takie właśnie przekonanie, że największą bolączką współczesnych czasów jest właśnie powszechny, absolutnie powszechny brak szacunku dla prawdziwej wiedzy, brak szacunku dla potrzeby rozumienia obiektywnej rzeczywistości i że jest to bolączka, która dotyczy wszystkich, niezależnie od partii, niezależnie od, że tak powiem, zamiłowań politycznych, zamiłowań światopoglądowych, czy to będzie lewica, czy to będzie prawica, czy to będą narodowcy, Europejczycy i tak dalej, i tak dalej. Ta bolączka dotyczy wszystkich. Brak szacunku dla wiedzy. Więc mamy tutaj do czynienia z dwoma problemami. Raz, to jest właśnie ten brak szacunku i to przekonanie, że rzeczywistość do nas się dostosuje. To jest jeden problem. Drugi problem jest to, że właśnie taki światopogląd wyznają ci, którzy de facto mają największy wpływ na losy świata. I jak patrzymy na to, co się dzieje, a szczególnie właśnie jeśli chodzi o ostatnie miesiące związane z pandemią czy plandemią, jak to chce, nie trudno dostrzec, że mamy tak naprawdę do czynienia z systemem, w którym decyzje są podejmowane na podstawie właściwie nie wiadomo czego. Czy rzeczywiście u podłoża określonych decyzji politycznych leżały fachowe, merytoryczne, rzeczowe ekspertyzy? Czy też były to decyzje podejmowane według kryteriów nam tak naprawdę zupełnie nieznanych. I my, jako redakcja Nowoczesnej Myśli Narodowej, mamy duży problem z takim systemem, kiedy z jednej strony formalnie władza należy do ludu, w konstytucjach mamy wpisane suwerenność narodów, demokratycznie obrane władze itd., itd., ale jednocześnie nie sprawujemy kompletnie żadnej kontroli nad procesami generowania wiedzy i aplikowania tej wiedzy, czyli przekładania jej na procesy polityczne. I tak jak powiedziałam, w czasie pandemii to było bardzo wyraźnie widać. Nie wiemy tak naprawdę, kim byli eksperci, którzy
decydowali o tym, albo którzy wpływali na decyzje polityków. Nie wiemy tak naprawdę na podstawie jakich ekspertyz, nie wiemy w jaki sposób te ekspertyzy były sporządzane, przy pomocy jakiej metodologii, przy pomocy jakich danych, jakich analiz i tak dalej. Nie wiemy tego wszystkiego. Nagle pojawiały się określone decyzje polityczne, ludzie byli stawiani przed faktami dokonanymi, trzeba było się dostosować, kto nie był podany różnym represjom. Mamy więc do czynienia z pewnym rozmywaniem się tego, co jest postulowane, czyli demokracja, suwerenność narodu i tak dalej, wolność, a między tym, co się realnie dzieje. I naszym zdaniem mamy do czynienia w tej chwili z systemem sterowania społecznego, który jak żywo przypomina sterowanie różnymi cywilizacjami sakralnymi, jak na przykład starożytnym Egiptem. Tam mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy pewna grupa kapłanów tajemniczonych miała monopol na wiedzę, którą oczywiście wykorzystywała do tego, żeby sprawować władzę. Na pewno Państwo macie tutaj przed oczami teraz scenę z Faraona, prawda, kiedy kapłani wykorzystali scenę zaćmienia do tego, żeby dosłownie rzucić ludzi na kolana. Zamiast więc mówić o mrokach średniowiecza, tak naprawdę należałoby mówić o ciemnościach egipskich. I z takimi ciemnościami egipskimi mamy do czynienia obecnie. Kiedy tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ta wiedza jest, kto ją wykorzystuje i do czego tę wiedzę wykorzystuje. Nasze czasopismo ma na celu propagowanie nowoczesnej wiedzy na temat sterowania ludźmi, tak żeby właśnie przełamać ten monopol możnych tego świata na tę wiedzę. Bo oni pewną wiedzę o tym, jak się steruje ludźmi, mają, ale trzymają ją dla siebie. My ten monopol chcemy przełamać i dlatego właśnie wydajemy takie czasopismo. Drugim naszym celem jest skupianie też osób, które posiadają ważną wiedzę, które będą chciały się nią podzielić, tak żebyśmy mogli oddolnie tworzyć, generować wiedzę, która jest zupełnie kluczowa ze strategicznego punktu widzenia. Takie są nasze cele, taka jest nasza misja. Chcemy wywołać pewne skutki na poziomie wiedzy, pewne skutki na poziomie wywołania zmiany przekonań, zmiany ogólnego nastawienia do rzeczywistości, bo bez tego tak naprawdę dużo nie zdziałamy. Możemy popaść w jakiś ślepy aktywizm, ale jak się często przyjrzymy różnym takim właśnie aktywistycznym inicjatywom, na końcu się okazuje, że były one inspirowane właśnie przez tych, którzy wiedzą dokładnie, jak się ludźmi steruje. Zachęcamy Państwa do lektury nowoczesnamyśl.pl, do ściągania ze strony, starannego czytania, propagowania tego czasopisma. Piszcie do nas z wszelkimi uwagami, komentarzami, propozycjami, dlatego że my właśnie nie chcemy pełnić roli wtajemniczonych kapłanów, którzy tutaj ujawniają, prawda, prawdę nieuświadomionemu ludowi, tylko wręcz przeciwnie, chcemy inspirować, chcemy motywować do tego, żebyśmy realnie sprawowali władzę nad otaczającą nas rzeczywistością zgodnie z zasadą suwerenności narodu, którą w XXI wieku należy rozumieć tak, że suwerenny jest ten, kto rozumie rzeczywistość, rozumie procesy sterownicze, który wie, co jest możliwe, który wie, co jest dobre, który potrafi rozumnie wyznaczać sobie cele i je konsekwentnie i skutecznie realizować. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.